W tym przykładzie użytkownik na podstawie przekazanych mu danych musi wyliczyć datę ważności dla dużej liczby produktów. Otrzymane dane to data produkcji oraz okres ważności, który może wynosić 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, rok lub 3 lata. Można by w tym celu skorzystać z funkcji jeżeli, a dokładniej 5 zapętlonych takich funkcji, aby obliczyć datę ważności. Jednak wprowadzenie za każdym razem tak skomplikowanej formuły jest czasochłonne. Dodatkowo, w przypadku gdyby ilość okresów ważności znacząco wzrosła, wyczerpałby się limit ilości funkcji wewnętrznych i trzeba by tą funkcję wpisywać w dwóch komórkach Excela. Ponieważ operacje takie wykonywane są często, wygodniej będzie utworzyć funkcję Visual Basic for Applications, która będzie obliczać datę ważności. Przejdźmy do edytora Visual Basic. W dowolnym module Personal wpisujemy function, a następnie nazwę funkcji, w tym przypadku data ważności. Ta funkcja będzie miała dwie dane wejściowe. Są to data produkcji i okres ważności, które wpisujemy w nawiasie po nazwie funkcji. Funkcję kończymy poprzez end function. Daną wyjściową jest data ważności, która jest taka sama jak nazwa funkcji. Dla bezpieczeństwa wprowadzamy na samym początku funkcji datę ważności, aby nie była pusta, ale zawierała tekst nieznana. Jeśli funkcja napotka argumenty, które nie zostały przez nas uwzględnione, na przykład inny okres ważności, bądź też w dacie produkcji zamiast daty będzie na przykład tekst, funkcja zwróci wartość nieznana zamiast błędu. Następnie mamy instrukcję select case i 5 przypadków. Dla miesiąca, 3 miesięcy, 6 roku i 3 lat. Data ważności przyjmuje wartość daty produkcji plus odpowiednio 30 dni, 90, 180, 365 i 1095 dni. To wszystko w tej funkcji jest end select, koniec select case i koniec funkcji. Funkcję użytkownika znajdziemy pod fx, a następnie zdefiniowane przez użytkownika. Data ważności, OK. Wszystkie te ekrany są tworzone przez Excela standardowo, nie musimy w tym zakresie nic robić. Data produkcji, wskazujemy odpowiednią komórkę. Okres ważności, wskazujemy kolejną i potwierdzamy OK. Podwójny klik i data ważności została obliczona dla każdego z elementów. Należy pamiętać, że ta funkcja będzie działała tylko na naszym komputerze. Jeżeli chcemy, aby działała u kogoś, komu taki plik wyślemy, powinniśmy dołączyć tą funkcję w module do pliku, który wysyłamy. Oczywiście możemy też po prostu zastąpić tą funkcję wartościami, jakie przyjmuje, i przesłać już wykonany gotowy plik z wartościami do danej osoby. Tak jak mówiłem, dla bezpieczeństwa w przypadku nierozpoznawalnych argumentów lub ich braku wprowadziliśmy wartość w wyniku funkcji nieznana i zostało to w tych trzech przypadkach wykorzystane. Naszą funkcję możemy też wpisywać bezpośrednio w komórce arkusza. Data ważności wystąpi tak samo jak zwykłe funkcje Excela, zostanie zasugerowana, po czym możemy wybrać pierwszy argument, drugi. Tutaj oczywiście konieczne jest formatowanie komórek do formatu daty. Mamy oczywiście same wyniki, co w przypadku wybrania funkcji poprzez fx. W kolejnym arkuszu tworzenie funkcji 2 pokazuje funkcję słownie, którą także można znaleźć w przykładach Visual Basic for Applications. W module tworzenie funkcji 2 znajdziemy tą właśnie funkcję. Funkcja ta będzie szczególnie przydatna dla osób, które często przygotowują faktury lub inne dokumenty wymagające oprócz zapisu liczbowego także kwoty zapisanej słownie.
Nawet początkujący użytkownik Visual Basic for Applications będzie potrafił skopiować poniższy kod lub moduł do swojego pliku i użyć go zgodnie z opisem znajdującym się w przykładzie pierwszym. Funkcja radzi sobie dobrze nawet z dużymi liczbami, a także z podawaniem właściwych zaokrągleń dla groszy. Funkcja nie jest wcale tak skomplikowana, jakby się mogło wydawać. Składa się głównie z dużej ilości konstrukcji if-then oraz operacji na tekście. Wróćmy do przykładu. Możemy ją wybrać. W ten sposób, bądź też wprowadzić z klawiatury także dla samych groszy dobrze sobie radzi oraz dla zaokrągleń. Teoretycznie możemy taką funkcję utworzyć nawet z połączenia wielu funkcji Excela bez Visual Basic, ale jej używanie byłoby o wiele bardziej skomplikowane. Dodatkowo funkcja ta musiałaby zawierać wiele komórek ze względu na ograniczoną ilość funkcji wewnętrznych w Excelu. Nie jestem autorem tej funkcji, znalazłem ją w internecie, strona, z której ją zaczerpnąłem, niestety nie podawała autora.